A teraz coś z zupełnie innej beczki. No dobrze, na pewno z innej niż dotychczas, ale bez obaw, omawiany dzisiaj film tradycyjnie należeć będzie do kategorii absolutnie niedorzecznych gniotów. Tym razem przeniesiemy się w nieco mniej odległą przeszłość, bo do roku 1987. Przełom lat 80. i 90. był złotą erą nieskomplikowanych akcyjniaków, czytanych głosem Tomasza Knapika. Amerykańskie mordobicia zapełniały większość półek w wypożyczalniach VHS-ów, a także stanowiły połowę weekendowej ramówki Polsatu. Tym bardziej dziwnym jest, że Miami Connection nie odniosło spodziewanego sukcesu. Na papierze miało wszystko, czego dusza zapragnie: uliczne gangi, handel narkotykami, wojowników ninja, motocykle, a nawet wojowników ninja na motocyklach. Co mogło pójść nie tak? Czas pokazał, że Miami Connection zwyczajnie wyprzedziło swoją epokę i dopiero ćwierć wieku później zyskało należną sławę oraz szerokie grono oddanych fanów. Dlaczego ludzie otoczyli to dzieło tak wielkim i w żadnym wypadku nieironicznym uwielbieniem? Zobaczycie już za chwilę. Jako, że mamy do czynienia z filmem akcji, w którym istotną rolę odgrywają sztuki walki, nie może dziwić, iż za jego powstanie odpowiedzialni są panowie Wu Sang Park oraz Jung Kun Kim. No. Obaj pochodzą z Korei Południowej, a na szczególne wyróżnienie zasługuje Kim, w napisach figurujący nie tylko jako reżyser, ale też scenarzysta, producent i jeden z głównych aktorów. Ten człowiek renesansu prowadził bądź nadal prowadzi własną szkołę Taekwondo, był wziętym biznesmenem i popularnym mówcą motywacyjnym. Jeśli chodzi o ostatnie zajęcie, śmiem wątpić w skuteczność jego motywacyjnych wystąpień. I don't want to Rozumiem specyficzny akcent, ale facet sprawia wrażenie, jakby kompletnie nie rozumiał angielskiego. Zgaduję zatem, że uprawiał coaching nie w Stanach, a w swojej ojczyźnie. Chociaż patrząc na poziom wypowiedzi polskich coachów, na pewno nie wypadłby gorzej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Ok, przejdźmy do konkretów. Jak sam tytuł wskazuje, akcja Miami Connection rozgrywa się w Orlando. Piątka głównych bohaterów to zróżnicowane etnicznie sieroty. Oprócz Azjaty mamy Irlandczyka, Żyda, Afroamerykanina i czeskiego piłkarza. Nierozłączni przyjaciele wszystko robią razem: wspólnie mieszkają, trenują tekwondo oraz grają w zespole Dragon Sound. Poznajemy ich, gdy wykonują kawałek pod tytułem Friends. Wiadomo, szorstka, męska przyjaźń jest częstym tematem filmów akcji, ale tekst tej piosenki pasowałby bardziej do bajki o pastelowych kucykach. Tak całkiem szczerze, muzyka jest prawdopodobnie najmocniejszym punktem całego dzieła. Utwory szybko wpadają w ucho i nawet na trzeźwo można się przy nich dobrze bawić, o ile ktoś lubi typową estetykę lat osiemdziesiątych. Co ciekawe, odpowiedzialny za oprawę muzyczną John McCallum stworzył też ścieżkę dźwiękową do innej perełki zatytułowanej Faszystowscy serferzy muszą zginąć.

no, może dlatego, że jest zwykłym bucem, a przy okazji szefem narkotykowego gangu. Tak, to całkiem racjonalny powód, by za kimś nie przepadać. W każdym razie ekipa pod dowództwem młodego Janusza Rewińskiego ma ochotę rozpętać solidną awanturę, jednak przybycie kolegów Johna zapobiega rozlewowi krwi. Płynnie przechodzimy do kolejnej, chyba jeszcze bardziej chwytliwej piosenki. Zgrabne przejścia pomiędzy poszczególnymi scenami w ogóle są znakiem rozpoznawczym Miami Connection, warto zwrócić na nie uwagę. A co do samego kawałka, opowiada o walce z wojownikami ninja. Uprzedzając fakty, tak. Ninja pojawią się w dalszej części filmu, ale bohaterowie jeszcze o tym nie wiedzą. Więc albo są jasnowidzami, albo twórcy ostentacyjnie olali fabularną konsekwencję. Która opcja brzmi bardziej prawdopodobnie? Oceńcie sami. Nasi chłopcy, mimo świetnej znajomości wschodnich sztuk walki, nie mają w Orlando łatwego życia. Wieczorem zostają zaatakowani przez bandę kolejnego brodacza. Tym razem jest to menedżer konkurencyjnego zespołu rockowego, obwiniający członków Dragon Sound o monopolizowanie lokalnej sceny muzycznej. Początkowo gangsterzy zachowują się niczym klasyczni szkolni prześladowcy: wykrzykują niemiłe hasła, machają pałkami i oblewają swoje ofiary piwem. John chyba bardzo lubi piwne prysznice, bo posłusznie podstawia głowę widać irlandzkie geny są u niego silne. Pokojowe nastawienie Marka nie przekonuje agresorów dochodzi zatem do bijatyki. Cóż więcej mogę powiedzieć, no biją się fajnie. Jedziemy dalej. 30 minuta to dobry moment, by wprowadzić całkiem nowy, niezwykle istotny wątek. Jim przedstawia wzruszającą historię poszukiwań swojego ojca, który wiele lat temu wyszedł po mleko i już nie wrócił. I nie wiedziałem, jesteśmy mój ojciec Oscar goes to... Przy okazji tego łzawego przedstawienia przypomniałem sobie jedyny, delikatnie irytujący element Miami Connection. Podczas scen zbiorowych, tak zwani aktorzy ewidentnie improwizują i często zabierają głos jednocześnie, co sprawia, że zrozumienie czegokolwiek graniczy z cudem. Nie żeby dialogi były szczególnie istotne, bez nich film byłby pewnie lepszy albo przynajmniej mniej zły. Trochę sobie popłakaliśmy, serca nasze wypełniły się smutkiem i melancholią, więc dla polepszenia nastroju jedziemy na plażę. W końcu jesteśmy w Miami, to znaczy w Orlando. Nadmorskie pejzaże są punktem obowiązkowym, podobnie jak kobiety w bikini i rozmaite plażowe rozrywki. Ten segment należałoby zatytułować Zwariowane wybryki czeskiego piłkarza. Domyślam się, że slapstikowe fragmenty miały na celu rozluźnienie ciężkiej, mrocznej, poważnej atmosfery, ale zupełnie niepotrzebnie. Ja od samego początku bawię się świetnie. Tymczasem brodacz menedżer i brodacz Brad Jane zawiązują brodatą koalicję. Postanawiają połączyć siły, by wspólnie pozbyć się głównych bohaterów. Serio, do pokonania pięciu muzykantów, nawet posiadających czarne pasy w taekwondo, potrzeba aż dwóch ulicznych gangów, co nie świadczy najlepiej o sile kryminalistów. Perkusista Jack czuje pismo nosem, bo nosi się z zamiarem opuszczenia zespołu. Ma ku temu ważny powód. Na szczęście Mark wykorzystuje swoje umiejętności mówcy motywacyjnego i płomiennym przemówieniem odwodzi kolegę od tego pomysłu. I

Oczekiwanie na Marka, Johna i resztę drużyny umilają sobie w typowym dla złowrogich przestępców stylu, ćwicząc taneczne ruchy oraz mamrocząc coś jeden przez drugiego. Panowie z Dragon Sound w końcu przybywają odbić pojmanego przyjaciela. Wywiązuje się bijatyka. Walka jak to walka nic specjalnego, ale przynajmniej kończy się efektownie. Młody Janusz Rewiński spada z dużej wysokości i umiera na miejscu. No i wpisnął i wylądował. Śmierć brata nie stanowi dla Jane większego problemu. To tylko jedyny członek jej rodziny. Bo chyba nie wspominałem jeszcze, że Jane, podobnie jak wszyscy w uniwersum Miami Connection, jest sierotą. Zgon brodacza robi dużo większe wrażenie na jego wspólniku i przyjacielu, panu Yoshidzie, znanym również jako Biały Ninja. Mężczyzna poprzysięga zemstę zabójcom kompana. Zanim jednak do tego dojdzie, powraca wątek Jima i zaginionego ojca, którego po wielu latach udało się odnaleźć. Powiedzcie, że nie udzieliła wam się ta szczera radość, że nie zostaliście zarażeni poczuciem wszechogarniającego szczęścia. Historia rodzinna, którą śledziliśmy niczym telenowele, dzięki której żyliśmy życiem zastępczym, wreszcie znalazła szczęśliwe zakończenie. Aż mam ochotę zdjąć koszulkę i podnieść Jim'a w geście triumfu, co zresztą czynią jego przyjaciele, bo wiadomo, w podobnych sytuacjach jest to całkowicie naturalny ludzki odruch. Klawiszowiec jedzie na spotkanie z rodzicem. Niestety drogę zastępują mu motocykliści ninja. Oh. Ninjas. Reakcja każe przypuszczać, że wojownicy ninja są na Florydzie czymś równie powszechnym jak uliczne korki, aligatory w przydomowych ogródkach lub alkoholizm. I chociaż widok ten nie jest niczym niezwykłym, prowadzi do ostatecznego starcia dobra ze złem. Decydująca walka obfituje w brawurowe momenty. Finałowym bossem jest oczywiście pan Yoshida, który najwyraźniej stosuje dietę zmieniającą rysy twarzy, ponieważ w trakcie pojedynku kształt jego oczu przechodzi magiczną transformację. Koniec końców Mark zabija przywódcę zmotoryzowanych ninja, i życie w Miami, to znaczy w Orlando, wraca do normy. Oblewanie niewinnych ludzi piwem i handel głupią kokainą przechodzą do historii. Ale nie wyłączajcie odbiorników. To jeszcze nie wszystko. W ostatniej scenie Jim spotyka się z ojcem, choć śmiem twierdzić, że to tylko ustawka, zorganizowana przez kolegów mających serdecznie dosyć łzawych opowieści klawiszowca. Po pierwsze, facet wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciu. Po drugie, wygląda jak rówieśnik swojego rzekomego syna. Po trzecie, ta siwizna prezentuje się niezbyt naturalnie. to przyszedł: pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. No okej, okay. najważniejsze, że Jim łyknął haczyk i jest szczęśliwy. Czasem, życie w kłamstwie faktycznie bywa przyjemniejsze. Całość zamyka motto doskonale oddające filozofię głównych bohaterów. Tylko poprzez wyeliminowanie przemocy możemy osiągnąć pokój na świecie. Mark i spółka nigdy nie posunęliby się do stosowania przemocy, poza tym jednym momentem, kiedy wymordowali całą armię wojowników ninja. Co tu dużo mówić? Miami Connection jest prawdziwym arcydziełem, jednym z najbardziej zachwycających filmów, jakie w życiu widziałem absolutnie uroczy w swej naiwności, daje widzom maksymalną rozrywkę od pierwszej do ostatniej minuty. Panowie Park i Kim chcieli bardzo, może aż za bardzo, co zaowocowało powstaniem tworu przeładowanego wspaniałościami. Streszczenie wszystkiego w jednym, a nawet w kilku zdaniach jest niewykonalne, no bo jak zmieścić obok siebie zespół muzyczny, wojowników ninja, motocykle, handel narkotykami, zakazaną miłość, poszukiwania ojca, sztuki walki, Porwania i pościgi? Ktoś mógłby powiedzieć, że w ten barszcz wrzucono za dużo grzybów, ale ja najwyraźniej bardzo lubię grzyby. Mało na świecie prawdziwków w pokroju Jungkun Kima, człowieka, który z pasji do taekwondo nakręcił film przekombinowany, a jednocześnie prosty. Miami Connection polecam szczerze i bez cienia cynizmu. Jeżeli nie będziecie dobrze się bawić, zwrócę pieniądze i udam się na pustynię, by w spokoju przewartościować swoje życie. Daję 8 na 10, bo film miał premierę w 1988 roku. Touch a button Things happen.